Gość Radia Lublin. Na zegarze minęło właśnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Z kim Kukiz 15 podpisze umowę programową, panie pośle? No bo pod koniec ubiegłego tygodnia usłyszeliśmy, że rozmawiacie i z Porozumieniem, i z Prawem i Sprawiedliwością. Panie rektorze, tak jak dotychczas, z każdym, kto będzie chciał realizować kluczowe dla istnienia polskiego społeczeństwa postulaty. Taką umowę w 2019 roku podpisaliśmy z PSL-em. No teraz się okazuje, że PSL ma jakąś swoją... Romans wam nie wyszedł. To za wiele powiedziane, ale rzeczywiście ta koalicja jednak miała inne cele niż realizacja tych naszych postulatów z 2015 roku. Ale w polityce nie jest się po to, żeby być i brać pieniądze publiczne, tylko żeby być sprawczym. W tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli udałoby się, żeby nie czekać nie wiadomo ile z realizacją tych postulatów, bo możemy sobie tak wyobrażać, że za 3 lata będzie cudowna jakaś koalicja, cudowni posłowie, którzy będą chcieli wprowadzić niekorzystne dla nich z ich punktu widzenia rozwiązania, bo referendum to nie jest nic dobrego dla rządzących, którzy chcą rządzić apodyktycznie, bo mają kontrolę wtedy społeczną nad sobą. No, jednomandatowe okręgi wyborcze też nie jest korzystne dla posłów, bo wtedy muszą się słuchać swoich wyborców, muszą być w kontakcie z tymi wyborcami, a tak wystarczy, że są w dobrym kontakcie z prezesem partii i wystawi na jedynkę. Jak no ale panie pośle, ale myśli pan, że akurat sprawa jednomandatowych okręgów wyborczych to jest ten punkt styczny z Prawem i Sprawiedliwością, czy szerzej ze Zjednoczoną Prawicą? No bo tam zdaje się przecież publiczne wypowiedzi od parlamentarzystów, posłów, działaczy Prawa i Sprawiedliwości znane są od lat i one właściwie się nie zmieniają i tam nie ma specjalnie jakiejś woli do tego, żeby wprowadzać jednomandatowe okręgi wyborcze. Panie redaktorze, więcej wiary. No już teraz słyszeliśmy, że w Nowym Ładzie ma być kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy oraz ma być niepobierany podatek od tych niskich emerytur, które w Polsce mamy. Czyli to, co mówiliśmy w 2015 roku. Czyli PiS kruszeje. Nie, ja nie wiem, bo to kruszenie może nie najlepiej brzmi, chociaż przy okazji zimy to i polowań to może jest to słowo częściej używane, ale może dociera do niego, że dalej się tak nie da rządzić, że gubimy wspólnotę, że poziom agresji w społeczeństwie jest bardzo wysoki. I myślę, że coś idzie w dobrym kierunku. Kropla kruszy skałę. No, i... no dobrze, ale panie pośle, no słyszeliśmy, że są rozmowy właśnie z Porozumieniem, są rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, ale to będzie tak, że podpiszecie dwie jakieś umowy, chociaż zastępca rzecznika Porozumienia, Jan Strzeżek, stwierdził, że jest szansa na to, żeby taką umowę, taką deklarację z Porozumieniem podpisać jeszcze w tym tygodniu. Rozumiem, że w związku z chorobą wicepremiera Gowina raczej to się przesunie na późniejszy czas, czy niekoniecznie? Nie, przesunie się oczywiście. No i tu widzimy, że ta choroba dotyka różne osoby. Trzeba powiedzieć, żebyśmy sami dbali o siebie, że ani minister, ani nawet BOR nie uchronił premiera Gowina przed koronawirusem. To możemy robić sami w ten sposób, że wzmacniamy swój układ immunologiczny, jemy żywność bezpośrednio od rolnika, kupowaną bezpośrednio od rolnika, nieschemizowaną. Ważne, żebyśmy ćwiczyli, jedli bomby witaminowe, pamiętali o suplementacji, jak jemy jedzenie marketowe. To jest to wszystko. A jak zachorujemy, to ważne, żebyśmy od razu poszli do lekarza, a nie próbowali przeczekać, bo jak widzimy, wiele osób nie przeczekuje. To rozumiem, dobre rady także nie tylko dla wicepremiera Gowina. Paweł Kukiz w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że w Zjednoczonej Prawicy najbliższy jest mu sznyt republikański, który jest tożsamy Porozumieniu, natomiast PiS ma taki sznyt socjalny, a Jarosław Sachajko, do której z tych formacji, do której panu bliżej?
Znaczy, jak oczywiście również do pana Gowina, aczkolwiek w Prawie i Sprawiedliwości nie możemy zapominać o tych rozwiązaniach socjalnych. Taka czysta wersja gospodarki wolnorynkowej nie istnieje. Ona może istniała kiedyś, kiedy mieliśmy te społeczności mniejsze. W tej chwili, kiedy korporacje mają wyższe budżety niż państwa, to jest przerażające, kiedy korporacje nas potrafią szantażować, na przykład wyłączając jakiś kanał na Facebooku czy na YouTubie, albo mówiąc, że przyrzeczone szczepionki w umowach nie dotrą, bo znalazł się lepszy klient, który zapłaci 3 razy więcej, to są rzeczy, które mówią, że państwo musi być silne i musi dbać również o tych najsłabszych. Nie możemy pozwolić na to, żeby, no właściwie, jeżeli popatrzymy na podatki, to w tej chwili polskie państwo więcej zdziera z Kowalskiego niż z korporacji. Przychody do budżetu z PIT-u, czyli z opodatkowania naszej pracy, są wyższe niż przychody od firm i korporacji. To już pokazuje, że coś jest nie tak, jeżeli państwo żyje z tych najbiedniejszych. Więc musimy dbać o wszystkich, nie jesteśmy zwierzętami, chociaż zwierzęta też dbają o siebie. Wilki dbają o siebie, słonie dbają o siebie, małpy dbają o siebie, to ludzie też muszą. Ludzie też muszą dbać o siebie, to mówi Jarosław Sachajko. Ale panie pośle, ja chciałbym jeszcze trochę wracając do tego pierwotnego tematu, chciałem zapytać, po co właściwie wam współpraca ze Zjednoczoną Prawicą, czy to z PiS-em, czy to z Porozumieniem? No właśnie, czy to nie jest tak, że po tym jednak nieudanym związku z PSL-em po prostu szukacie kogoś, kto pozwoli wam politycznie przetrwać? Panie rektorze, jeżeli będą wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze, to pozwoli przetrwać tym posłom, którzy coś robią. Jeżeli pan redaktor czy szanowni państwo prześledzą strony sejmowe, to mamy bardzo wielu posłów, którzy nic nie robią. Ale pan poseł doskonale wie, jako doświadczony parlamentarzysta, że to wcale nie musi być taka reguła. Jest takie przysłowie o mierności, bierności, wierności. Znamy to wszystko. I tego się nie da utrzymać przy jednomandatowych okręgach wyborczych, bo wtedy trzeba być wiernym swoim wyborcom i swoim postulatom. Dlaczego ze Prawem i Sprawiedliwością? Ponieważ nie ma sensu, abyśmy dłużej czekali i byli taką opozycją totalną, która wszystko krytykuje i nic nie chce zrobić i próbuje na tej agresji zbudować swoje punkciki. A może panie pośle patrzycie na sondaże? No, patrząc na to, co pokazał sondaż piątkowy CBOS-u, no wynika, że ruch, że Kukiz 15 może liczyć na zaledwie 1% poparcia, co oznacza, że nie przekraczacie progu wyborczego, czyli niewiele zostało z tego, co się działo i z tego, jak przebojem wchodziliście do parlamentu w 2015 roku. Ma pan rację, zostaliśmy dosyć sprytnie rozszabrowani przez Prawo i Sprawiedliwość, bo przypomnę, że teraz dwóch wiceministrów pochodzi z Kukiz 15, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów również pracują byli posłowie z Kukiz 15, więc pod tym względem tak, jeżeli byśmy na to patrzyli. Tylko jeżeli się patrzy na państwo przez pryzmat spółek Skarbu Państwa i zarabiania na państwie dużych pieniędzy, to ponieśliśmy sobotną klęskę. Ale jeżeli się popatrzy na państwo z drugiej strony, właśnie żeby tu wprowadzić mechanizmy, to mamy gigantyczny sukces. Bo te mechanizmy systemowe, proszę zauważyć, są w tej chwili w przestrzeni publicznej i za chwilę wejdą w życie. Sędziowie pokoju, już dwoma drogami idziemy, drogą prezydencką, prezydent pisemnie obiecał, że je wprowadzi, i idziemy tutaj z Prawem i Sprawiedliwością przy okazji reformy sądownictwa. O referendach teraz wszystkie ugrupowania zaczynają mówić, jak do tej pory wszyscy bagatelizowali ten problem. 30 tysięcy kwota wolna od podatku, proszę zobaczyć, w przeciekach jest. Niepobieranie emerytur jest, to jest sukces, a nie to, że ktoś ma w tej chwili 20 czy 1%. Tylko pytanie, jak Kukiz 15 przestanie de facto istnieć, ktoś będzie o tym pamiętał, że to wasza zasługa.
I dlatego tak mocno się śpieszymy i naciskamy na prezydenta i na Prawo i Sprawiedliwość i zaraz te rozwiązania będziemy mieli. I Paweł Kukiz powiedział, że jeżeli te rozwiązania będą wprowadzone, to on w następnej kadencji nie musi być w parlamencie, a nawet nie chce być w parlamencie. Więc to są takie deklaracje i skuteczność. Skuteczność, a nie tylko celebrowanie, chodzenie po mediach i jątrzenie ludzi i antagonizmy. Poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15 jest gościem Radia Lublin. My na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka, a tymczasem słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia jest nadal z nami, jest gościem Radia Lublin, rozmawiamy o bieżącej polityce. Wspomniał pan poseł o sprawie sędziów pokoju. W czwartek prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu zespołu. Zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie, no, jak rozumiem, całego szeregu prac legislacyjnych, żeby instytucję sędziów pokoju wprowadzić. Zespołem będzie kierował profesor Piotr Kruszyński. On zresztą z waszej rekomendacji, czy z rekomendacji Pawła Kukiza będzie, czy stał na tym, na czele tego zespołu. No można powiedzieć tak, 6 lat na to czekaliście. No, tak naprawdę Polska czekała 70 ponad lat na to, bo przed II wojną światową w Polsce istniała instytucja sędziów pokoju. Więc to naprawdę bardzo długo na to czekaliśmy, żeby lokalna społeczność miała wpływ również na tę trzecią władzę. Bo w tej chwili na trzecią władzę przysłowiowy Kowalski nie ma żadnego wpływu. Teraz idziemy do sądu i zupełnie nie znamy i nie wiemy, kim ci ludzie są. Oni są wewnętrznie od siebie zależni, a nie od obywateli. Jeżeli będą sędziowie pokoju, to będzie pierwszy krok do tego, żeby po tym 5-letnim okresie stażu jako sędzia pokoju, żeby te osoby później mogły być wybierane przez Krajową Radę Sądownictwa do sądów rejonowych i do sądów okręgowych. To jest kluczowe, żeby wpuścić tam zupełnie nową tkankę społeczną, żeby te osoby rozumiały ludzi. Bo to jest kluczowe, bo jeżeli my będziemy w wyborach powszechnych wybierali sędziów pokoju, to będą jacyś nasi lokalni prawnicy, adwokatowie, radcowie prawni. I teraz, jeżeli on się w lokalnej społeczności sprawdził, to on może być sędzią pokoju, a później sędzią sądu rejonowego. Jeżeli jakaś zamknięta grupa, taki klan, wybiera tych sędziów na sobie tylko znanych zasadach, to są osoby niekoniecznie takie, które tam się powinny zdarzyć, o czym mówi setki spraw sądowych, gdzie wyroki są po prostu bardzo, bardzo skandaliczne. I ja takimi sprawami u siebie w biurze się zajmuję. A nie obawia się pan poseł tego, że za chwilę rzuci się na was cała opozycja, która no przecież już od wielu, wielu miesięcy krytykuje właściwie każdą próbę reformy polskiego sądownictwa? Panie rektorze, i o tym też mówimy od wielu lat, że w tej chwili opozycja zachowuje się jak taka partyzantka, czyli wyskoczy i kąsa atakuje rządzących. I to jest taki pomysł na politykę, że bez względu na to, co rządzący robią, to jest bardzo źle. W tej chwili ja oczy i uszy przecieram, jak słucham Marka Sawickiego, który mówi w tej chwili, że rozważa i na razie nie będzie popierał tych pieniędzy unijnych, funduszu odbudowy, bo może być zagrożenie w związku z tym, że nie otrzymamy tych pieniędzy, może być zagrożenie związane z tym, że jak inne państwo nie będzie spłacało, to my będziemy musieli spłacać. Rozważa, czy to jest dobra umowa. A proszę zobaczyć, w listopadzie jak nas wyrzucali, to wyrzucili nas za to, że my poparliśmy uchwałę Prawa i Sprawiedliwości, która dawała dodatkowy mandat premierowi, aby nie zgadzał się na złe rozwiązania. No i według tego, co premier powiedział, jesteśmy zabezpieczeni. Ja w tej sprawie oddzielną interpelację chcę napisać, żeby to się nie okazały tylko słowa. Tylko ja tutaj pokazuję ten cynizm opozycji totalnej, że najpierw
podejmują uchwały, bo tam było 3 uchwały, które mówiły, że premier ma bezwarunkowo poprzeć ten fundusz odbudowy. W tej chwili my zagłosowaliśmy za uchwałą, żeby to nie było bezwarunkowo. Ale wyrzucona, panie pośle, ale wracając do kwestii sędziów pokoju, czy szerzej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy nie, no nie obawia się pan tego, że będziecie, no jako to ugrupowanie, które legitymizuje te reformy Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystywani? Ale spokojnie, teraz zobaczmy jakie, bo my jeszcze nie wiemy, jakie te reformy będą. My mówimy o sędziach. No ale mamy te reformy, które już były. Ale my ich nie popieraliśmy. No właśnie, ale i właśnie o to mi chodzi. Czy nie boicie się tego, że będziecie postrzegani w związku z tym, że podpiszecie porozumienie, które także będzie miało na celu reformowanie tego wymiaru sprawiedliwości? Panie doktorze, no ale rozmawiamy o nieznanej przyszłości, czyli powinniśmy jednak jako optymiści założyć, że te reformy będą cudowne zgodnie z naszymi postulatami, chociażby wybór powszechny członków Krajowej Rady Sądownictwa, albo wybór powszechny prokuratora rejonowego, albo wybór powszechny komendanta rejonowego. To są rozwiązania, które funkcjonują w krajach anglosaskich i się bardzo dobrze sprawdzają, bo wtedy to, o czym mówiłem przy sędziach pokoju, taki komendant nie jest zależny od komendanta w Warszawie albo od polityka, który rzuci takiego komendanta do jednego czy drugiego miasta, tylko jest odpowiedzialny przed lokalną społecznością. Taki sędzia sądu rejonowego nie jest usłużny ministrowi temu czy innemu, czy kumplom z Warszawy, tylko musi wiedzieć, że ten mandat dostał od tej społeczności i sąd ma pracować skutecznie, ma wydawać wyroki, które nie są kontrowersyjne. No, panie rektorze, nic lepszego się nie może nam zdarzyć. To w takim razie o to, co się może zdarzyć, jeszcze chciałbym zapytać pana posła. Nowy Ład ma ogłosić Prawo i Sprawiedliwość. W sobotę zaprezentowano takie główne hasła, 10 głównych haseł tego programu, który ma być programem na czasy popandemiczne. Całość ma zostać zaprezentowana w sobotę 20 marca. Hasła odnoszą się do zdrowia, płacy, rodziny. Podobno, o tym też już pan nawet wspomniał dzisiaj w naszej rozmowie, ma być radykalnie zwiększona kwota wolna od podatku. Można powiedzieć tak, to też wasz postulat. No właśnie, jak pan ocenia to, co wiemy z przecieków, czyli ta kwota sięgająca 30 tysięcy złotych? Panie rektorze, co do tej kwoty, to nikt chyba nie ma wątpliwości, bo jeżeli to będzie wprowadzone, to praca zaczyna się opłacać. I wtedy, proszę zauważyć, szczytny program 500+, na dziecko, jeżeli wprowadzimy kwotę wolną od podatku, tak jak mają posłowie, na poziomie 30 tysięcy, to się okaże, że każdy z nas 500 zł, każdy pracujący z nas 500 zł dostaje co miesiąc. I wtedy to jest to, że opłaca nam się pracować i nie jesteśmy karani za to, że pracujemy. Dlatego to jest pierwszy krok. Ja mam nadzieję, bo ta sobotnia konferencja, powiem szczerze, mi się bardzo nie podobała. Bo to jest tak, to jest powiedziane piękne hasła, abyśmy byli wszyscy młodzi, piękni i bogaci. I wszyscy się podpiszą pod tymi hasłami. Dokładnie, no przecież pod tym, co tutaj było zaprezentowane, czyli te puste hasła, można wszystkiego oczekiwać. Chodzi o konkrety, czyli właśnie kwota wolna od podatku, niepobieranie podatku od emerytury. Od emerytur, ale ja bym w ogóle nie od emerytur, tylko poszedł dalej. Niepobieranie podatku od emerytów, którzy dalej pracują. Bo to by było rozwiązanie. Mamy ogromną dziurę na rynku pracy. Dlaczego ją wypełniać z całym szacunkiem dla Ukraińców? Ukraińcami, a nie naszymi emerytami. Żeby emeryt, który bierze skromną emeryturę tutaj u nas na Lubelszczyźnie, nie wiem, 1300, 1500 zł, nie mógł drugiego 1500, 2000 dorobić na emeryturze, jak państwo nie będzie pobierało od niego żadnych podatków, bo wtedy nawet jak on zarobi, bo może nasi słuchacze w ogóle tego nie wiedzą, jak ktoś zarabia 2000, to jego pracodawca musi zapłacić około 4000.
to taka ulga. Koszty pracy, tak, są wysokie, no ale tego w jakiejś mierze też całości się nie przeskoczy. No oczywiście porównanie tutaj do Ukraińców pracujących bardzo często w turystyce, w rolnictwie, no może niekoniecznie, panie pośle, jest trafione, bo ja sobie nie wyobrażam emeryta pracującego ciężko przecież w polu, a za nim przecież wiele lat ciężkiej pracy, no właśnie, na różnych stanowiskach. Ale to abstrahując... Panie redaktorze, nie. Chodzi o to, że ja chcę mieć wybór jako emeryt. Ponieważ jako emeryt zakładam, że już lekarzem nie będę, informatykiem nie będę, mogę dorobić jakieś pieniądze. I teraz mogę, ale nie muszę. Jak mam 1300 zł i mogę pójść do pracy, w której ktoś mi zapłaci znowu 1300 zł, to może nie są, jeszcze od tego są podatki, czyli dorobię na rękę powiedzmy 800 zł, to nie jest jakiś coś, co by bardzo mnie motywowało do pracy. Ale jeżeli ja mam te 1300 zł i dostanę na rękę za tą samą pracę, którą teraz ktoś mi chce dać 800 zł, 2,5 tysiąca zł, to nagle się okaże, że ja mogę pracować. A co do pracy w rolnictwie, no mój tatuś ma ponad 80 lat i ciężko pracuje na wsi, w polu, opiekuje się moimi trzema kozami, więc nie ma tutaj naprawdę... duże wsparcie, to gratulujemy, oczywiście zdrowia życzymy tacie, natomiast w takim razie chciałem zapytać na koniec już i proszę o krótką odpowiedź, panie pośle, czy, no jeśli poznamy te konkrety, Kukiz 15 wesprze rząd w realizacji tych postulatów w ramach Nowego Ładu? Jeżeli poznamy i będą tam takie rozwiązania, chociażby podatek przychodowy, bo gigantyczne pieniądze z Polski uciekają, bo te spółki zagraniczne robią interesy ze swoimi spółkami matkami, czyli robią sobie koszty. Jeżeli by był mały podatek przychodowy, 0,5 albo 1%, to gigantyczne pieniądze lądują w polskim budżecie. Musimy dokonać naprawdę takich radykalnych zmian. Takie są zapowiedzi, ale poznajmy szczegóły. Jeżeli one będą, to jak najbardziej poprzemy rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo w dobrych rozwiązaniach trzeba popierać rząd, bo to jest nasza Polska i my tu musimy żyć godnie. I mówił to poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. To ja dziękuję.